Nogi po prostu nie potrafiły mnie unieść. Ostry gwizdek wtedy popełzłem. Chciał mnie postawić przed sądem wojennym za odmowę wykonania rozkazu, a wiecie, jacy przerażeni jesteśmy na samą myśl o sądzie wojennym. Lepsze tradycyjne księżowskie piekło niż Germersheim. Dostałem się do wody i wpełzłem do niej jak jakiś pieprzony krokodyl. Po drodze zgubiłem stalowy hełm, ale Paust kopnął go za mną. Nałożyć hełm zawył. To ja ci powiem, kiedy go zdjąć. Pełzłem pod rzeki, posuwając się w dół. Nie miałem dość siły, by płynąć. Dwaj plutonowi musieli mnie wyciągać. W chwilę później zabrała mnie karetka pogotowia. Łapiduch zapytał, kto mi to zrobił, ale wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Podałem, że wypadłem przez okno. W szpitalu byłem przez osiem dni i w dziesięć minut po moim powrocie do kompanii rekrutskiej zaczęło się na powrót tam, gdzie się przerwało. Maszerowałem paradnym krokiem z wyprostowaną stopą po cholernych polach Westfalii. Piersi wypięte, zacisnąć pośladki! wrzeszczał Feldwebel-Paust głosem odbijającym się echem od lasu. Stopę trzeba było podnosić do góry na wysokość wojskowego pasa. Tak, nauczyliśmy się tego i to tak skutecznie, że pomaszerowalibyśmy prosto do naszej śmierci stopami, nadal wskazując niebo. Selager, jesteśmy ludzkimi odpadkami wojny, wyszeptał cicho legionista. To nasz los, tak chciał Allah i musimy się z tym pogodzić. Leżeliśmy przez chwilę w milczeniu, rozmyślając nad jego pozbawioną nadziei żołnierską filozofią. Ej. — Co to jest? Co to jest? — rugał nas stary po cichu. — Jeszcze tu leżycie? — Już poszliśmy — odpowiedział Albert i szybko zniknął w krzakach. Gregor był tuż za mną. Było tak ciemno, że przed sobą widzieliśmy tylko na parę metrów. Potknąłem się o coś, co okazało się przewróconą taczką. Zakląłem pod nosem. Obdrapany hełm z grzebieniem na szczycie ukazał się po drugiej stronie — Szybciej niż myśl, Gregor rzucił sznur bolas, który owija się na gardle Rosjanina. Przed śmiercią wydał tylko zduszone chrypnięcie. Co wy u diabła zamierzacie? pytał nerwowo Albert, przyciskając się w przerażeniu do ziemi. O Jezu, Jezu! krzyczał ujrzawszy martwego Rosjanina. Zaraz dostanę ataku nerwowego. Niech diabli porwą mego tatusia, który akurat musiał walić w bęben dla pruskich huzarów. Powinien był zostać w domu, w swej trzcinowej chacie, tak powinien zrobić, a nie wypychać swego najlepszego syna, jakiego miał, by się mieszał do tej okropnej, odwetowej wojny niemieckiej. Do wszystkich diabłów! krzyczał w przerażeniu Gregor, gdy olbrzymi czerwony płomień rozdarł ciemność, jak ognista wieża strzelił ku niebu. Zwinał się w potężną chmurę w kształcie grzyba, jak jakiś okropny miraż, nagle pojawiający się znikąd. Na pół oślepieni i ogłuszeni wpatrywaliśmy się w diabelską czerwień. Rosła i rosła, aż zmieniła się w błyszczący, karminowy parasol olbrzymich rozmiarów, pluła żółtymi i białymi błyskami ognia, jak płonącymi gałązkami róż. Powoli gigantyczny, szalejący, ognisty kwiat zmienił się w miliony liżących języków ognia. Całe niebo i pole bitwy wokół nas były zabarwione na czerwono. Porta i dwaj Rosjanie wybiegli z płonącej czerwieni, która była jednym grzmiącym nieopisanym piekłem. Biegnij do cholery! wołał rozpaczliwie stary, ciągnąc mnie za ramię. Podążyłem za nim z poczuciem nierzeczywistości. Nogi poruszały mi się automatycznie. Rosjanin z pepeszą przewieszoną przez pierś przebiegł obok nas. Podmuch gorącego powietrza przewrócił nas na ziemię. W szoku biegliśmy i wpełzliśmy do lodowato zimnej wody strumienia. Ten powoli zaczął się ogrzewać. Zanurzyłem furażerkę w wodzie i dla ochrony trzymałem ją przed twarzą. Wariszcz! darł się przejęty przerażeniem Rosjanin, gdy wpadliśmy na siebie pośrodku strumienia. Idioci! wrzasnął, wskazując ryczące morze płomieni, a potem pomknął dalej rozpryskując wodę stopami. Po chwili reszta drużyny zaczęła zbierać się przy rozwalonej fontannie. Stojący na niej kamienny kozak nie tylko utracił głowę, ale także resztę torsu. Zostały tylko stojące w basenie buty i spodnie. Co to wszystko u diabła było? zapytałem smarując maścią na oparzenia pęcherze wyglądające, jakby wżarły się w moje ciało. To był ten wariat porta, który nam zrobił niezły numer, warknął stary, posyłając porcie gniewne spojrzenie. Ale kto u diabła mógł się domyślić, że tam był cholerny wielki magazyn benzyny? dyszał Gregor, polewając sobie wodą czerwoną pokrytą bąblami twarz. Myślałem, że obracam rączkę sejfu, tłumaczył się porta. Wyglądała na coś takiego, wiecie, trochę pokręcić w lewo, trochę pokręcić w prawo jesteś bogatym człowiekiem ale w tym wypadku skutek był odrobinę inny. Dostałem lekkiego wstrząsu, gdy się znalazłem w środku największego ogniska na świecie w towarzystwie kilku Iwanów. Co za banda parszywych, kłamliwych jebańców jest z nich wszystkich, skamlał zniechęcony Gregor, wciskając się głębiej w kołnierz płaszcza dla ochrony przed mrozem. Mówili, że idziemy tu na odpoczynek, a my wpadliśmy ni mniej, ni więcej w najgorszego rodzaju kupę gówna. Powtarzają nam w kółko, że nieprzyjaciel został zgnieciony i co się dzieje? Pół cholernej armii czerwonej przelazło na tyły niemieckich linii. O Boże, co za parszywa wojna. Mają tylko łajno tam, gdzie powinni mieć mózgi. Pojawił się powłócząc nogami Albert z zawieszonym na szyi dyndającym na rzemieniu pistoletem maszynowym. Ubrany był w damskie futro, zwariowany rudy obiekt ze zwisającymi u boków lisimi ogonami. Grube usta wysmarował sobie kredką do warg i namazał wielkie czerwone koła wokół oczu. Wygląda jak malowidła pędzla szalonego surrealistycznego artysty. Jak ty wyglądasz? spytał z otwartymi ustami stary. Wyglądam tak, jak chcę wyglądać człowieku, odpowiedział. Wyrwał kromkę chleba z pomiędzy palców martwego człowieka i ugryzł kawałek, ale natychmiast go wypluł. Czemu ci zwariowani geniusze tam na tyłach nie przyślą tutaj paru sztukasów i nie wyłączą tych cholernych arma pytał Barcelona. Zaczął kopać tam i z powrotem przebitą futbolówkę. Ze skraju miasta nadal słychać było hałasujące bitewnie działa czołgowe i artylerię polową. Łatwo odróżnić ostre trzaski dział czołgowych od głośnego huku artylerii polowej. Pomiędzy jednymi i drugimi rozlegał się charakterystyczny głos pancer Fausta, a gdy ciężkie działa milkły na moment, słyszeliśmy histeryczne szczekanie karabinów maszynowych. Dwóch ludzi, tam do parku, rozkazał stary, wskazując kierunek swą fajką ze srebrnym wieczkiem. Albert i ja powlekliśmy się tam. Nie oddaliliśmy się wiele, gdy zobaczyliśmy czarnego jak węgiel kota, powoli przechodzącego przez drogę z ważną miną i ogonem wyprężonym do góry. Zostajemy tutaj, powiedział zdecydowanie Albert. To naprawdę przynosi pecha, gdy czarny kot przechodzi ci przez drogę. Śmierć i zniszczenie nam grozi i to bardzo, jeśli pójdziemy dalej. Masz rację, odpowiedziałem drżąc z zimna w mokrym ubraniu. Trochę tu poczekamy, a potem powrócimy i powiemy Staremu, że przeszliśmy przez całe miasto i nie zauważyliśmy niczego. Ale on nas pewnie zabije, jeśli dowie się, że zrobiliśmy go w trąbę z powodu czarnego kota, trajkotał Albert, próbując wymyślić wyjście z sytuacji. Zapadł się dom, wysokie palce płomieni strzeliły z niego w górę, niezbyt daleko rozległy się zmieszane hałasy wybuchających granatów ręcznych. Za rogiem spotkaliśmy portę idącego na palcach wąską alejką, dziwnie pochylonego i kwiczącego cały czas kwik, kwik. Zatrzymaliśmy się zdumieni i badawczo śledziliśmy go wzrokiem, gdy wspinał się na wielki stos gruzu i pochylił się, by wyjrzeć przez dziurę w ścianie. Kwik, kwik! kwiczał jak prawdziwa świnia. Żywariował. Szepnął Albert z szeroko otwartymi oczami i białkami błyskającymi w ciemności. Wiedziałem, że tak będzie. Ostatnio dziwnie się zachowywał. Wierz mi, chłopie, to ten kot to zrobił. W każdym czarnym kocie siedzi diabeł. Wobec tego diabłów musi być zatrzęsienie, odparłem, bo czarnych kotów jest całe mnóstwo. Czy nie wiesz, że diabeł może zmienić się w tysiące małych diabełków, jeśli zechce? Musi być do tego zdolny. Inaczej skąd mógłby być niemiecki diabeł i amerykański diabeł, a także jeden w tym miejscu? Wzruszyłem ramionami i patrzyłem się, jak porta znika za stosem gruzu. On myśli, że jest świnią, której wydano pistolet maszynowy. Mruczał Albert beznadziejnie potrząsając głową. Widzę tylko ciemność, gdy myślę, w co ta wojna nas wszystkich zmienia. Gdy wróciliśmy, stary nie miał czasu na wysłuchanie naszego meldunku. Był zbyt zajęty besztaniem jednego z nowych ludzi. Będę musiał cię pilnować! krzyczał z gniewem. Czemu zastrzeliłeś tych trzech jeńców? Czy nie po to tu jesteśmy? spytał fanen Juncker w stopniu Gefreitra. Trzymaj obcasy razem! wściekał się stary. Stój prosto, gdy mówisz do mnie, ty leniuk kwadratowy. A pamiętaj, że jestem Herfeld Webel. Fannenjunker Juncker Gefreiter strzelił obcasami i wyciągnął ręce sztywno wzdłuż szwów spodni. Ja, Herfeld Webel, odpowiedział z nienawistnym spojrzeniem. Czemu zastrzeliłeś tych jeńców? Powtórzył stary przenikliwym głosem. Trzymali ręce w górze i byli nieuzbrojeni, a ty ich zastrzeliłeś jak parszywe szczury. To jest morderstwo. — Nie widziałem, że mają ręce w górze, Herfeld Webel, i sądziłem, że są uzbrojeni. — Kłamca! — syczał stary. — Byłem dalej od nich niż ty i widziałem wyraźnie, jak wychodzą z domu, trzymając ręce w górze. — Ja też ich widziałem i wszystko inne — zawołał skąta mały. — Zamknij się! — uciął stary. — Dam sobie radę bez twojej pomocy. — Oddaj karabin maszynowy! — zwrócił się do Krage Gefreitra. — Już nie jesteś karabinowym, tylko gońcem do dowództwa. Tak rozpale ci tyłek do czerwoności, że to wypali z ciebie mordercze skłonności. Gdybym miał zrobić to, co należy, wysłałbym cię prosto przed pluton egzekucyjny, ty, brudna mordercza mała świnio. A teraz wynoś się stąd. Sam twój widok wywołuje we mnie chęć żygania. Albert siedział przy oknie, owinięty w swe zwariowane rude futro. Miał zmęczoną minę. Szturchnąłem go i powiedziałem: połóż się i pośpij trochę. — Spać? — Krzyczało ostrożnie, wyglądając przez okno. — Człowieku, musiałeś zwariować. Ten czarny kot był dla nas ostrzeżeniem. Sąsiedzi przyjdą tej nocy. Możesz na to liczyć. Nie chcę, by poderżnięto mi gardło w taki sposób, jak zrobiono sferajną z, z czwartej drużyny. Uspokój się trochę. Zdejmij z ognia tę twoją czarną krew. Pocieszałem go. Nic się nie stanie. Sąsiedzi są dokładnie tak zmęczeni jak my. Nie wiem, odpowiedział, ale mam dziwne, niemiłe uczucie. Te paskudne jebańce coś dla nas przygotowują. Spójrz wzdłuż tej tam barszywie długiej ulicy, nim zdążymy pierdnąć, mogą się na nas zwalić setek dziur i kątów. Masz rozmiękczenie mózgu, odpowiedziałem, chodźże już. Uderzymy w kimono. Zminęliśmy się blisko siebie, jak dwa psy dla odrobiny ciepła. Wystarczyło ledwie parę minut, byśmy zapadli w sen, niespokojny sen zakłócany koszmarami. Długie, chrapliwe, szarpiące nerwy wycie poderwało nas na równe nogi. Chwyciliśmy pistolety maszynowe i granaty ręczne. Cała jedna ściana domu znikła w gęstej chmurze pyłu, a uderzenie podmuchu przerzuciło nas przez spokój. Staromodne pianino przeleciało w powietrzu i rozbiło się na podeście schodów w chaosie dźwięków strun. Skoczyłem do drzwi, ale Julius Heide chwycił mnie i obalił na płask plecami na podłogę. W górę strzelił olbrzymi żółto-pomarańczowy język ognia. Podwójne drzwi wyjściowe wyrwały się z zawiasów i odleciały nad szczytami domów jak kartka papieru na wietrze. Pieprzeni sąsiedzi dają nam znać, że jeszcze żyją, dyszał Barcelona, wypluwając tynk. Albert runął na brzuch koło okna i zaczął posyłać na ślepo na ulicę szaleńcze serie. W co ten czarny idiota teraz pruje! wściekał się stary. Dwoma długimi krokami doskoczył do Alberta i odciągnął go od okna. LKM z brzękiem upadł na podłogę. To był Rosjanin, bronił się Albert, ocierając usta wierzchem dłoni. Żwariowany jebaniec w cylindrze takim, jak nosi porta. Brednie, odpowiedział z gniewem stary. Wystrzelisz z tego jeszcze tylko jeden raz, tylko dlatego, że masz gównianego cykora, a odstrzele ci twój czarny łeb, ty, w worku trzęsących się kości, zrozumiano? Powoli zaczynamy znów się odprężać. W ciemności jarzą się końce papierosów. Próbujemy znów zapaść w sen, ale żaden z nas nie potrafi. A swoją drogą, gdzie jest porta? spytał stary, rozglądając się badawczo dokoła. On myśli, że zmienił się w świnie poinformował Albert ciaśniej i otulając się rudym futrem. Włóczył się kwicząc. Kwicząc? powtórzył stary z niedowierzaniem. Czy upadł na głowę? po co on kwiczał? Salwa granatów 155 mm spadła blisko nas i hałas zagłuszył odpowiedź Alberta. Boże, ratuj, czy oni nigdy nie skończą się awanturować? spytał Gregor naciągając płaszcz na głowę. Czy ktokolwiek z was pomyślał kiedy, ile kosztuje taki pocisk? Mogę wam powiedzieć, że jest cholernie kosztowny, a większość tych, które rzucają, nie czyni niczego dobrego. Chryste na niebie, oni musieli zwariować. Ty wierzysz w Boga? Spytał nagle Albert, siedzący koło CKM-u, wystawiając głowę z głębin rudego futra. Ty też zwariowałeś, no nie? Zapytał głuchym głosem Mały. Siedział w środku wielkiej skrzyni, którą wziął sobie za łóżko, zasunął za sobą pokrywę, zostawiając jedynie małą szparkę, przez którą widać było tylko jego oczy. A ty sam wierzysz w Boga? Spytał Gregor, patrząc na Alberta z krzywym uśmiechem. Jeśli tak, to ten Bóg sam musi być czarnuchem. Stwierdził Barcelona śmiejąc się krótko. Widziałem w amerykańskim magazynie obrazek czarnego boga. To był stary gościu z wielką białą brodą i łaził z laską i w cylindrze. Bóg jest zawsze stary, bez różnicy czy jest biały, czarny czy żółty, mówił Gregor gestykulując pistoletem maszynowym. Po prostu musi być stary. Pomyśleć tylko przez co musiał przejść, aby nabyć takiego doświadczenia. Jeśli Bóg jest taki, jak mówią, to musi być bardzo nudny i niezbyt tolerancyjny. Filozofował Albert w zamyśleniu, polerując karabin maszynowy podczas wypowiedzi. Musi być oficerem. Inaczej nie oczekiwałby, że my wszyscy będziemy się mu kłaniać i zawsze modlić się do niego o to czy owo. Co Bóg robi, to nie temat do dyskusji. Stwierdził legionista, siedział w kącie i jak zwykle czytał swój Koran. To, co Allah robi, jest słuszne i trzeba to przyjmować. God mituns. Wypisano na klamrach naszych pasów. Uparcie kontynuował Albert po krótkim milczeniu. Wyglądał na całkiem zafascynowanego własnymi myślami na temat religii. A czemu właściwie Bóg miałby być z nami? Angole i Jankesi chodzą do kościoła znacznie częściej niż my, a co ze wszystkimi ateistami? Wydaje się, że Bóg im pomaga choćby przez chwilkę, to wszystko wystarczy, by człowiekowi od myślenia odleciała głowa. Czemu do wszystkich diabłów zawracasz nam głowę tymi bzdurami o Bogu? Zmień temat albo zamknij się. Wybuchnął Stary, wściekle pykając fajkę ze srebrnym wieczkiem i wydmuchując obłoki dymu. Religia to rodzaj opium, darł się z ważną miną Gregor. Ja i mój generał zawsze zgadzaliśmy się z tym. Ludzie przez nią miękną. Księżom powinno się odmawiać wstępu do nieba, zawsze mówił mój generał. Oni niszczą wszystkich trzeźwych ludzi swoimi kazaniami i ci, co zostają, to tylko mięczaki. Och, nie wiem, powiedział z namysłem Albert. Wciągnął głowę w swoje rude futro jak ślimak cofający się do skorupy. — Co u diabła chcesz przez to powiedzieć? — pytał Hajde nad swego lkm który jak zawsze rozebrał na części i czyścił. — Mam na myśli, że nie wiem, czy Bóg istnieje, czy go nie ma — odpowiedział Albert. — I uważam także, chłopie, że nie rozumiem z tego ani słowa. — Teraz ja ci rozkazuję zdecydować, w co ty naprawdę wierzysz, czarna małpo! pienił się stary, wyjmując fajkę z ust. Albo wierzysz w Boga, albo w Boga nie wierzysz. Zdecyduj się natychmiast, a potem się zamknij. Zrobiłem to, odpowiedział uparcie Albert, znów chowając swą głowę. Zdecydowałem dawno temu, że będę wierzył, że nie wiem, czy jest Bóg, czy nie ma Boga i w to właśnie wierzę. A teraz wściekasz się na mnie, ponieważ przyznaję, że nie wiem, to jest to, w co wierzę. Będziesz musiał dać jakieś wyjaśnienie, Mołami, gdy pewnego dnia staniesz twarzą w twarz z zaśmiał się z całego serca legionista. Wiesz, nie sądzę, że stanę, powiedział z wielką pewnością Albert. Jestem miłym, przyzwoitym człowiekiem, który zabijał tylko tych ludzi, których mu kazano zabijać i nigdy nie zwinął niczego, czego naprawdę nie potrzebował. Zamknij się, zamknij się, zamknij się, wściekał się stary. Jeszcze trochę, a zastrzelę cię bez rozkazu. Kwik, kwik, dało się słyszeć na ulicy. To porta, zaśmiał się Gregor, wyglądając przez szeroko otwarte okno. Widziałeś przechodzącą świnię? Spytał porta z przeciwnej strony ulicy, taką w czarne łaty i z jasno niebieskimi oczami, dokładnie takimi jak moje. Teraz ja też to usłyszałem. Wtrącił się groźnie stary, boż zmiłuj się on tu sobie biega szukając świni w czarne łaty, podczas gdy sąsiedzi zwalają nam na głowy całe to cholerne miejsce. Wracaj, wracaj do cholery! ryczał przez wybite okno. To jest rozkaz! Ale porta już zniknął w ciemności, nadal polując na czarną i różową świnię z jasno-niebieskimi oczami. Przybywało coraz więcej żołnierzy z innych jednostek. Siadali wokół ogniska, które Mały rozpalił na środku podłogi. Mały wsypał puszkę prochu sygnałowego do ognia i płomienie stały się jaskrawo czerwone. Chichoczemy z radością na tak piękny widok. Porta wrócił, przepychając się przez drzwi. Ta parszywa świnia musiała być w szkole komandosów wrzeszczał. Przez całą noc byłem tuż za nią i za każdym razem, gdy się do niej odzywałem, odpowiadała. Wreszcie właśnie w chwili, gdy byłem pewien, że ją mam, tam koło wiszącego mostu, ona przeszła do ataku i dała dyla przez rzekę do sąsiadów. Teraz oni sobie siedzą i żują wieprzowinę. Wcale się nie dziwię. To przez tego tłustego podporucznika z monoklem. To wszystko jego wina, stwierdził Barcelona, wpatrując się w czerwone płomienie. Myślałem, że jest w więzieniu, powiedział Gregor. Tak plotkowano przy wozie kuchennym. Sraczowe pogłoski, potrząsnął głową Barcelona. To główno kolegowało się ze sztabowcami. Dwie godziny po tym, jak wzięli go pod klucz, musieli go wypuścić z przeprosinami. No to lepiej odstrzelić mu to obwisłe pod gardle, powiedział porta demonstracyjnie, wyciągając ciężkiego nagana z kabury i celując do Hajdego, który odruchowo zrobił unik. No to ja sobie pójdę, mówił dalej, szerokim gestem wsuwając pistolet na powrót do kabury. Gdzie u diabła idziesz, co? burknął stary, nabijając tytoniem fajkę ze srebrnym wieczkiem. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się, żebyś sobie biegał po całej Rosji. Chcę, byś był tutaj, gdzie mogę cię mieć na oku. Wracam za dwa mrugnięcia. Obiecał porta, podnosząc trzy palce pionowo w górę. Po prostu ruszam, by rzucić okiem, czy wojna nagle nie wstrzymała kroku. Jest tak cicho. Gregor rozdawał karty wypraktykowanym ruchem. Przez chwilę graliśmy w milczeniu. Nagle mały walnął Alberta w głowę bańką na benzynę. Albert siedział naprzeciwko niego w rudym futrzanym płaszczu, wyglądając tak, jakby pojawił się tu wprost z kolorowego komiksu. Ta czarna małpa jest większym kanciarzem niż cała kolonia Żydów. Wściekał się mały, machając nad głową ciężką bańką. Ciągle wsadza swe cholerne kleptomańskie palce do puli, ale nie wkłada do niej żadnych jebanych pieniędzy. Bańka po raz drugi wylądowała na głowie Alberta z rozgłośnym brzękiem. Ten spadł z krzesła, przewracając karciany stolik. Zostań, gdzie jesteś, abym mógł zatłuc cię na śmierć, ty śmierdzący Niemcu z Kongo. Darł się wściekle mały, podnosząc po raz trzeci bańkę od benzyny. Zabiłeś mnie, beczał Alfred, trzymając dla ochrony obie ręce na głowie. Czy nie widzisz, człowieku, że już jestem martwy i do tego krwawie? Wstawaj ty, jebany czarny trupie, wrzeszczał mały, kopiąc go. Oberleutnant z trzaskiem otworzył drzwi, mając za sobą podporucznika z monoklem. Gdzie jest Obergefreiter? Porta spytał lewe, ze stalowym błyskiem w oku: gdzie jest ten zły człowiek? Skubie gęsi, herr oberleutnant odpowiedział mały z niezdarną próbą zasalutowania. — Co on robi? — spytał lewe, wpatrując się w małego. — "Skubie gęsi, herober Leutnant — powtórzył mały wraz z gestem skubania. — Ja też mam coś do skubania wraz z nim — warknął lewe, wyprostowując swą brudną furażerkę. — Ma zameldować się natychmiast w kompanii i powiedzcie mu, by trzymał się z dala od Obersta Chinki. Dowódca nie chce go więcej znać — czeka go sąd polowy i Germersheim. — A co wobec tego ma być z dywizją? — spytał z ważną miną mały. — Generał i Porta są bliskimi przyjaciółmi, herober Leutnant. — Tobą też się zajmę, Kreuzfeld — bełkotał w podnieceniu lewe. Zawrócił napięcie i zniknął, mając Leutnanta z monoklem tuż za sobą. — Co u diabła Porta teraz robi? — zapytał cierpko stary. — Ten wariat jest dość pojebany, by od niego samemu dostać fioła — Zachowuje się, jakby był właścicielem całej cholernej armii. Teraz powiem coś wam wszystkim. Nie jesteście niczym innym niż fontanną gówna. Cała wasza banda. Nie skończę z wami, póki wszyscy nie zobaczycie Germersheim od środka z dożywociem dla każdego i karą śmierci na dodatek. Przerwano mu. Drzwi otworzyły się z trzaskiem i do środka wkroczył porta ciągnąc za sobą kwiczącą świnię. Wróciła w końcu. Śmiał się radośnie. Wystarczyło parę godzin z tą bandą komuchów, by miała ich dość. Ładna, nieprawdaż? A kwiczenie to po prostu wyraz szczęścia, że udało jej się stamtąd zdezerterować. Masz się zameldować u dowódcy kompanii, powiedział zmęczonym głosem stary. I to zaraz. A kto mówi, że mnie zobaczyłeś? spytał niedbale porta. Lewe jest tylko zajebanym oficerem. Ta banda może poczekać, aż będę miał dla nich czas, a czas to właśnie coś, czego w tej chwili nie mam. Masz się zameldować w kompanii, westchnął stary. Czy masz czas, czy nie? Zadzwoń do kompanii! Woła do Gregora, który ma dyżur przyłączności. Komunikacja zerwana! Porta trząsł się ze śmiechu, wyrywając przewód z aparatu. Chodź, mały! Musimy się zająć prowiantem. Jedliśmy i jedliśmy razem przez cztery godziny. Tłuszcz spływał nam z ust na piersi. W przerwach wychodziliśmy na zewnątrz, żeby zrobić miejsce na jeszcze. Byliśmy tak dziko głodni, że nie potrafiliśmy przestać jeść. Gregor prawie się dusił. Proponowałbyśmy go powiesili za pięty. Gregor kaszlał i z ust wypadł mu wielki kawał wieprzowiny. Nie przestaliśmy jeść, póki zostały tylko ogryzione kości. Chwytając powietrze i bekając, wyciągnęliśmy się na podłodze dosyta napchani jedzeniem. Wojna jest chorobą. Sven hassel. Bomba trafiła pociąg ledwie o kilka metrów od ukrycia w tunelu. Kolejarze i wyrwany kocioł lokomotywy zostali wyrzuceni na odległość 400 metrów w dojrzałą kukurydzę. Czołowy wagon stanął pionowo w powietrzu. Następny za nim został ściśnięty tak, że wyglądał jak złożony akordeon. Myśliwce bombardujące wróciły. Prowadząca maszyna zrzuciła bomby fosforowe. Zapalające pociski podskakiwały na wagonach Czerwonego Krzyża. Te natychmiast zmieniły się w ryczące morze ognia. Większość pacjentów spaliła się żywcem na łóżkach. Myśliwce zawróciły i przemiotły pole kukurydzy karabinami maszynowymi. Nim odleciały, zrzuciły resztę bomb zapalających. Kukurydza stanęła w ogniu. Czarny dym pożaru widoczny był przez cały dzień, nawet z odległości wielu kilometrów. Ani jeden mężczyzna i ani jedna kobieta z pociągu szpitalnego nie uszli z życiem. Rozdział trzeci. Wiera Konstantinowna. — Nie lubię tego lokalu — oświadczył Porta, wyciągając z zębami korek z butelki. Wziął długiego łyka palącego spirytusu i otarł usta rękawem — czy to jest kwatera dla nas? Brak nawet parszywego piecyka, zimno tu jak w dziurze dupy eskimosa. I mówią o nas, Herenfolk, można umrzeć ze śmiechu. Dowódcy drużyn, do dowódcy kompanii, zaśpiewał pisarz Gefreiter Voss, wsadzając szpiczasty nos przez rozbite okno. Do diabła, warknął stary, zapinając na wszystkie guziki długi płaszcz zimowy i wieszając na ramieniu pistolet maszynowy lufą w dół. Pilnuj sklepiku pod moją nieobecność, zwrócił się do Barcelony, i chcę, żeby CKM stał na pozycji. Te złośliwe jebańce mogą się na nas zwalić, nim się połapiemy. Gdy oddalał się na krzywych nogach przez głębokie błoto, otoczyły go wydychane obłoki pary. Ręce, wbrew regulaminowi, wsadził głęboko w kieszenie. Każdy ujrzawszy go, jak się wlecze z czapką naciągniętą nisko na uszy, z opuszczonymi ramionami, Krzywonogi i w niezdarnych butach piechoty pomyślałby, że to tylko głupi kmiotek. Ale to byłaby przeraźliwa omyłka. W rzeczywistości stary był śmiertelnie niebezpiecznym, doświadczonym w bitwach żołnierzem, z niemal nieludzką zdolnością zachowywania spokoju pomimo nadwerężonych nerwów. Miał twarz podobną do wyciśniętej pomarańczy, ale nadal w jakiś sposób budził zaufanie. Jest starym szczurem, okopowym, nieufającym, niezliczonym ludziom i to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których wydobył nas z wielu najparszywszych z możliwych sytuacji. I to z najmniejszymi możliwymi stratami. Podążał za nim miałcząc przez część drogi mały szary kot. Stary bez szacunku kopniakiem otworzył drzwi do biura kompanii. Tutaj królował Hauptfeldwebel Hoffman, gruby i zarozumiały jak południowoamerykański dyktator. Nosił czarny mundur czołgisty, pomimo tego, że przysługiwało to tylko oddziałom liniowym. — Powinieneś zapukać trzy razy przed wejściem tutaj! powiedział gniewnie Hoffman, przekręcając się o pół obrotu i z powrotem w swym amerykańskim fotelu obrotowym. To nie jest burdel człowieku, to dowództwo kompanii. Tutaj przebywają mózgi. Mózgi? Zaśmiał się obraźliwie stary. Siedzisz na nich, nie nadymaj się dobra. Przypomnij sobie tylko, że na froncie brak nam ludzi. Mogę po prostu poprosić, abyś tam ze mną poszedł i został obniżony do stopnia zwykłego Feldwebla, tracąc swoje dwa srebrne paski. Ty mnie zabierzesz do twojej parszywej drużyny? Drwił Hoffman. Nie, Bajer. Jestem Hauptfeldweblem, sierżantem, szefem tej kompanii i zostanę nim tak długo, jak istnieje piąta kompania. Potrzebują bezmyślnego klucznika, by pilnował więźniów w Germersheim. Pasuje ci ta posada? Gówno mruczał stary, wchodząc bez pukania do oberlojtnanta lewego. — Grisgot! — pozdrowił go lewe, odchylając się na oparcie swego rozklekotanego, trzeszczącego fotela. — Chcesz małą czarną na rozgrzewkę? — Tak, proszę. Odpowiedział stary, nalewając sobie pół kubka kawy i dopełniając go wódką. Rzucił hełm na zadeptaną podłogę, usiadł na skrzynce granatów ręcznych i wyciągnął przed siebie nogi w brudnych butach. Pistolet maszynowy oparł o nogę stołu. — Wyglądasz na zmęczonego, Bayer — stwierdził lewe. — Ciężko było przez ostatnich parę miesięcy, nieprawdaż? — Mieliśmy pełne ręce roboty — odpowiedział stary, dmuchając na swoją kawę. Ta cholerna druga drużyna spowoduje, że wkrótce dostanę świra. Ledwie wydostaliśmy się z parszywej bitwy, a już musiałem stać z wycelowanym PM-em i trzymać te parszywe bandę z dala od pokus pieprzonego ciała. Czasami prawie nie mogę zrozumieć, co się dzieje. Jakiś tydzień temu unteroficer Julius Heide dostał kota i skosił paruset cywilów z karabinu maszynowego. Nawet jeśli oskarżę go o to, nic się nie stanie, poza tym, że mnie obruga oficer polityczny. Ten wymuskany facet ściśle trzyma się regulaminu. Unteroficer Julius Heide jest cenionym członkiem partii, czemu więc nie miałby zrobić sobie nieco przyjemności, mordując trochę kobiet i dzieci? To przecież tylko untermensze. Gdy tylko skończyliśmy z mordowaniem i zabijaniem porta i mały, zabawili się z paru chętnymi rosyjskimi dziewczynami. I co się stało? Zostali ukarani za fraternizowanie. Prawa tej wojny są doprawdy dziwne. Nie słyszałem tego, co właśnie powiedziałeś, Bayer, uśmiechnął się oberleutnant Lewe. Żadnemu z nas nie spieszy się pod sąd polowy, nieprawdaż? Weszli czterej pozostali dowódcy drużyn i wyszczekali swoje meldunki. Więcej niż połowa kompanii poszła z dymem stwierdził lewe, patrząc na leżące przed nim listy strat. A więc, aż do następnego rozkazu pozostajemy poza frontem. Nowe zaopatrzenie i uzupełnienia są w drodze do nas, ale nie bierzcie zbyt poważnie tej sprawy pozafrontowości. Są dokładne rozkazy spółku, aby ludzie byli nieustannie dyspozycyjni. W przeciwnym razie będą robić wszelkiego rodzaju małpie psikusy. Robert Schinka nie chce żadnych skarg ani od cywilów, ani wojskowych. Lewe rzucił spojrzenie Bayerowi, który nadal siedzi na skrzynce granatów grzejąc ręce o kubek kawy. A w szczególności myślę o drugiej drużynie Feldwebel Bayer i specjalnie o tych dwóch wariatach. O Bergefreitrze Józefie Porcie i o Bergefreitrze Wolfgangu Kreuzfeldzie. A póki jesteśmy przy temacie drugiej drużyny, otrzymaliśmy długą wiadomość z dowództwa armii. Lewe rzucił staremu trzy gęsto zapisane arkusze dużego formatu. To dotyczy Gefreitera Alberta. Chcą, abyśmy go wymyli do białości. Czterej pozostali dowódcy drużyn skręcali się ze śmiechu. Tylko stary i lewe pozostali poważni z nieruchomymi twarzami. Tu nie ma się z czego śmiać powiedział im lewe, zapinając płaszcz. To bardzo przykra sprawa. Odpowiedz im, Bayer, w taki sposób by potrafili zrozumieć, że murzyna nie da się umyć na biało. Nie zapomnę, jest jeszcze jedna irytująca sprawa między oficerem politycznym a Józefem Portą. Myślałem, że uda mi się to powstrzymać, ale niestety doszła już do pułku. Dywizja też o niej słyszała. Jeśli zdarzy się najgorsze, może to portę kosztować głowę. Kurewska sprawa. Musisz krótko trzymać swych ludzi, Bayer. Wymierzam twej drużynie karę, dając zadanie grzebania trupów. A teraz nie zapomnij. Niemcy i Rosjanie nie mogą być grzebani w tych samych grobach, a cywile mają sami grzebać swoich. Nie spieprz tego tak, jak zrobiłeś ostatnim razem, gdy pomieszano razem oficerów i szeregowych. Oficerowie dostają groby indywidualne, a te są specjalnie ozdabiane. Ludzie idą do wspólnych grobów i mają być grzebani w trzech warstwach w taki sposób, by pomiędzy nimi była warstwa ziemi na trzydzieści centymetrów. Panie, ratuj nas! mamrotał stary, zaciskając zęby. Znów napełnił kubek gorącą kawą. Prawie godzinę później, wypuszczając z fajki kłęby dymu, brnął z powrotem błotnistą, rozjeżdżoną drogą. Kot znów go spotkał i stał na tylnych łapach, czepiając się jego spodni. — Masz szczęście — mówił, drapiąc go po szyi. — Nie masz na głowie drugiej drużyny. Masz tylko siebie. Gówno. Oto co się dzieje, koteczku. Im bliżej był kwatery swojej drużyny, tym bardziej był na nią rozgniewany. — Już ja ich pogrzebię — obiecywał sobie. — Niech mnie diabli porwą, jeśli tak nie zrobię. Zmuszę ich, by pełznąc okrążyli świat trzy razy i to przez biegun północny i biegun południowy. To ich powinno nieco ochłodzić. Gotując się z gniewu, kopnięciem otworzył drzwi, cisnął swój pistolet maszynowy w kąt i wściekle rozejrzał się dokoła. Natychmiast zauważył niewiarygodny bałagan w wielkiej sali. Untermensch Albert wdał się w zwariowaną bitwę na słowa z Heren Wolku. Zawsze mnie prześladujesz, Julius, ale teraz chcę wiedzieć dlaczego, wył Albert. Nawet jeśli jestem czarny, jestem tak samo Niemcem jak i ty, i mam wszystkie prawa Niemca. Więc jeśli prześladujesz mnie za to, że jestem czarnuchem Rzeszy, złożę za to na ciebie meldunek. Jeśli ty jesteś Niemcem, to ja jestem Chińczykiem, wściekał się z pogardą Julius. Powiem ci, kim jesteś, czarna małpo. Jesteś narysowanym węglem komiksem istoty ludzkiej, tresowanym cyrkowym kanibalem, gryzącym na kolację kości jak poszczuty pies. To jeszcze nie wszystko! darł się mały. Jego dziadek był francuskim jewrejem z Senegalu, z cholernie wielkim, krzywym hakiem nohala. I uciętą skórą na kutasie zamiatał synagogę co czwartek. To kłamstwo, wrzeszczał obrażony Albert. To mój pradziadek był francuskim Żydem i ożenił się z dziewczyną z Senegalu. Teraz usłyszałem już wszystko, dyszał Hajde. Wstał z miejsca i w trzech długich susach znalazł się koło Alberta. Stanął nad nim śmierdzący podoficer na rozstawionych nogach z pięściami przyciśniętymi do bioder. Czy jesteś Jewrejem? Odpowiadaj ty czarny kundlu, albo całkiem rozwalę ci czaszkę, bo mam do tego prawo. Albert w przerażeniu wpełzł głębiej w swoje rude futro. Mój prapradziadziuś był francuskim Żydem, ja jestem Niemcem, kwiczał wymacując swój pistolet maszynowy. Nim był w stanie go chwycić, Hajde kopnięciem odesłał broń z łoskotem poza jego zasięg. Francuski Żyd, drwił Hajde. Nie ma francuskich Żydów. Albo jesteś Żydem, albo nie jesteś. Podstępnie wdarłeś się do niemieckiego Wehrmachtu pod fałszywymi danymi. Bóg wie, co powie komisja rasowa, gdy o tym zamelduje wykopią cię uśmiechnął się z pewnością siebie albert i powiedzą ci chłopie abyś sobie podtarł nazistowską dupę twoim meldunkiem stanąłem przed nimi zajrzeli mi do gardła i do dziury w dupie zmierzyli mi twarz i trzymali mnie za jaja oraz pociągnęli za kutasa i uznali mnie za w osiemdziesięciu procentach Niemca, gdy skończyli. Byłem bliski wcielenia do SS, gdzie mógłbym w końcu zostać oficerem. Co to za szczyny, o których gadacie, grzmiał zirytowany stary, odpychając z gniewem na bok Heidego. Nie chcę żadnych kłopotów z waszą bandą bez względu na to, czy jesteście Żydami czy Niemcami. Trzyma język za zębami i idź polerować pistolet maszynowy Julius. Jesteś dla mnie niczym więcej niż kłopotem. A ty, Albert, wyjdź i umyj sobie twarz i bądź pewien, że ją kilka razy opłukałeś. To jest rozkaz z dowództwa korpusu. A potem przyjdź do mnie i udowodnij, że twój czarny kolor jest prawdziwy. Ty, Barcelona, jesteś dowódcą warty przez następne trzy dni. Dlaczego? Spytał Barcelona z otwartymi ustami. Co ja takiego zrobiłem? Salutowałeś generałowi, gdy nie powinieneś ty. Niezdarny głupcze, zrób to jeszcze raz, a w cię do pudła. Porta. Gdzie u diabła ten wariat się podział? Gotuję jedzenie, odpowiedział mały. Kotlety wieprzowe a la alba. — Nie obchodzi mnie, skąd te przeklęte kotlety wieprzowe się wzięły! — wściekał się stary, ciskając stalowy hełm na podłogę. — On już w połowie siedzi w Germersheim, a tam go powieszą. — Nikt nigdzie nie wychodzi, słyszycie? Wszyscy zostają tutaj. Za godzinę macie przegląd do służby pogrzebowej, a do tej pory wysprzątacie to miejsce. Gwoździe w ścianach na mundury i wyposażenie i wszystko powieszone zgodnie z regulaminem. Łóżka posłane i odsunięte od ścian w równych odległościach. — Eumy regulaminowo na maskach gazowych. Żadnych brakujących gwoździ w waszych butach. — Nie mamy żadnych gwoździ — słabo protestował Gregor. — To wysrajcie je sobie — polecił stary. Mały podskoczył, strzelił obcasami i uprzejmie uniósł swój jasnoszary melonik. — Słyszymy i wykonujemy, Harfeld Webel — wrzasnął. — Skończ z tym całym przedstawieniem — warknął złym głosem stary. — Jutro wczesnym rankiem będzie defilada — Wszelką nielegalnie posiadaną broń należy oddać. Każdy biegający z nieprzyjacielską bronią będzie miał za swoje. Za swoje, powtórzył jak echo mały. Przez chwilę wyglądało, jakby stary miał się na niego rzucić. Potem dał spokój. Energia złości opuściła go, padł na trzeszczące łóżko, przeczesał włosy palcami i nabił fajkę. Jakąż fontanną gówna wy wszyscy jesteście! mamrotał patrząc po kolei na nas kopaliśmy w parku zbiorowy grób na cmentarzu przy kościelnym brak już miejsca stary siedział na resztach piedestału na którym stał niegdyś posąg i wydmuchiwał wielkie chmury dymu tytoniowego portaj mały sortowali ciała i cicho rozmawiali między sobą tylko swójście na złoty ząb zastrzelę was stary celował w nich groźnie cybuchem fajki ani nam się śni, kłamał porta, trzymając palec w ustach trupa. Mały stał w gotowości z kleszczami dentystycznymi. W tym są dwa, szepnął porta. Poczekaj aż będzie w dole, w grobie, nim weźmiesz jego oszczędności. Wtedy stary nie będzie tego widział. Ile już mamy? Mnóstwo, odpowiedział Mały. Z jego punktu widzenia więcej niż pięć to mnóstwo. Na pół zgniłe ciało kobiety wyślizgnęło mi się z rąk. Przekazałem je Hajdemu i Gregorowi. Byli na dole w grobie, regulaminowo układając ciała. Hajde dostała moku, gdy ciężki trup obalił go na środek grobu. Parskając z wściekłości, rzucił we mnie oderwaną ręką. — Zrobiłeś to na umyślnie. Niech się Bóg nad tobą zlituje, gdy cię dopadnę. Schowałem się za budkę na narzędzia i czekałem tam, aż jego złość się wypali. Był dość wściekły, by wykonać swoją groźbę. Musieliśmy wykopać jeszcze dwa wspólne groby. Było wiele więcej trupów niż myśleliśmy. Podczas ich sortowania mały natrafił na hałbszturm Führera SS z odstrzeloną dolną połową ciała. Ponieważ rozkaz brzmi, że części ciała człowieka mają być grzebane wraz z osobą do której należą, Mały zaczyna poszukiwać pary nóg, które by pasowały do ciała Haupšturm Nie znalazłszy ich, wziął dwie nogi, które, sądząc po butach, musiały należeć do rosyjskiego oficera. Porta z powątpiewaniem drapał się w sztywną czuprynę i krytycznie spoglądał na nogi w rosyjskich spodniach kawaleryjskich i wysokich brązowych butach. One naprawdę nie pasują, no nie? mówił, plując nad brzegiem oficerskiego grobu. Jeśli kiedykolwiek go otworzą, będą zdezorientowani. Pomyślą, że wpadli na niewłaściwego człowieka. Oficera SS, który zamierzał zdezerterować i zaczął przebierać się w mundur Iwana. Nie, to nie przejdzie, synu. Musimy zdobyć mu parę niemieckich nóg. No to jeszcze poszukam, mruknął cierpliwie mały, wypełzając z trudnością z grobu. Na jego skraju zatrzymał się na kolanach i skierował słuch w stronę nisko wiszących chmur. Myśliwce bombardujące! wrzasnął. Cholerne dubki myśliwce! Porta wyciągnął szyję, zwrócił swą chytrą lisią twarz ku wschodowi i pociągnął nosem. Tam! darł się mały, wskoczył błyskawicznie z powrotem do grobu i zagrzebał się między trupami. Wydawało się, jakby samoloty wyskoczyły z za drzew, bo z szarpiącym nerwy rykiem przeleciały tuż nad naszymi głowami. Ich krótkie skrzydła błyszczały, gdy wzbijały się pionowo w powietrze i zakręciły w powrotnym wirażu. Otworzyły ogień z broni automatycznej, karabinów maszynowych i lekkich działek. Setki fontan pyłu wyleciały z ziemi w górę, a pociski biczowały park. Dwa samoloty pochyliły się na skrzydła i leciały wzdłuż szeregu otwartych grobów. Przeleciały tak nisko, że dobrze było widać twarze ich pilotów. Padłem płasko na twarz za budką narzędziową. Salwa z działka pokładowego obróciła ją w drżazgi, a mnie obsypała wszelkiego rodzaju błotem i brudem. Na chwilę odwróciłem twarz w górę, by zobaczyć, w którą stronę poszły te maszyny bojowe wyglądało jakby obie stanęły w powietrzu dęba na swych ogonach zatoczyły wielki łuk i rycząc wróciły do nas tym razem zrzuciły bomby od rozdzierającego hałasu eksplozji niemal popękały nam bębenki w uszach ziemia drżała grudy gleby i kamienie spadały deszczem na mnie Ktoś wydał długi, harczący wrzask. Zagłuszył go ryk znów atakujących samolotów. Pociski plujące z ich skrzydeł zdały się zwijać asfaltowaną dróżkę jak dywan. Myśliwce znów błyskawicznie przeleciały nad nami. Ogłuszyły nas kolejne bomby. Wracały jeszcze dwa razy. W końcu odleciały na wschód do swej bazy. Chcielibyśmy, aby to wszystko odbyło się bardzo, bardzo daleko, gdy znów zaczęliśmy zbierać ciała. Mały znalazł parę niemieckich nóg, które nadały się dla Hauptsturmführera. Nim skończyliśmy napełniać groby, była już głęboka noc. Usiedliśmy zmęczeni na miękkiej ziemi jednego ze wspólnych grobów. Butelka wódki przechodziła z rąk do rąk. Pomimo kąsającego chłodu wieczoru byliśmy mokrzy od potu. Stary siedział z Barceloną, sortując znaczki identyfikacyjne. Niemieckie tu, rosyjskie tam. Wsypali je oddzielnie do dużych toreb, a książeczki wojskowe ułożyli w pliki. Były także listy. Mnóstwo listów. Barcelona rozłożył jeden z nich i czytał na głos. Mój ukochany chłopcze, od dawna nie miałam wiadomości od ciebie. Czy dostałeś moją paczkę? Jest w niej wełniany sweter, aby ci było ciepło. Nie zapominaj zmieniać skarpetki, gdy zamoczysz nogi. Wiesz, jak to jest, gdy się przeziębiasz. Klaus, syn brygadzisty, z którym chodziłeś do szkoły, wrócił z armii. Stracił jedną rękę, ale nie odsyłają go do domu. Gdy urlop mu się skończy, będzie odbywał służbę w koszarach. Nawet tacy, którzy stracili nogę, nie są teraz odsyłani do domu. Wczoraj znowu mieliśmy alarm lotniczy. Zrzucili trochę bomb na stację kolejową i mówi się, że jest w gruzach. Pójdę tam dziś po południu z panią Schroeder, by zobaczyć, jakie są szkody, ale ty uważaj na siebie dobrze. Od czasu jak odszedł twój ojciec, mam tylko ciebie, cieszę się, że jesteś na tej części frontu, gdzie niewiele się dzieje. Dwaj chłopcy pani Szulce są w miejscu, gdzie dzieje się wiele okropnych rzeczy, ale nie powinniśmy o tym mówić. Nasz nowy gaulajter jest bardzo skrupulatny i twardy dla ludzi, którzy mówią zbyt wiele. Przyszli i zabrali naszą sąsiadkę panią Schmidt w środku nocy, ponieważ mówiła o czymś, co się nazywa Nacht un -neubelager. Więc musisz być bardzo ostrożny, gdy coś mówisz. Mój drogi ukochany chłopcze, to już dwanaście miesięcy, gdy odszedłeś, ale dzięki Bogu za dwa miesiące dostaniesz urlop. Liczę wszystkie godziny. Napisz wkrótce. Jestem tak rozczarowana, gdy przechodzi obok listonosz, a dla mnie nie ma listu. Wiem, że nie masz pozwolenia na więcej niż jeden list co osiem dni, ale obiecaj mi, że przynajmniej wtedy będziesz je pisał. Zobaczymy się za pięćdziesiąt osiem dni. Twoja kochająca matka. Gówno! powiedział mały, gdy Barcelona złożył list i wsunął go do żołnierskiej książeczki służby. Wstawać! rozkazał Stary, podnosząc się na nogi. Napas broń. Dowolny krok za mną. Szybki marsz. Rozmawiając w czasie marszu, posuwaliśmy się chaotyczną kolumną po wąskiej alejce. Trzymaliśmy się jej boków pod osłoną drzew, chroniąc się przed obserwacją z powietrza. Czy mam ugotować żarcie, gdy dostaniemy się do domu, odezwał się Porta z ciemności pod drzewami. Przez dom rozumiał halę fabryczną, którą wybraliśmy na kwaterę. Zamierzam zrobić kotlety wieprzowe, ale alba, kontynuował entuzjastycznie, jest to danie wysoko cenione przez królów i cesarzy. Ortodoksyjni Żydzi przyrządzają je z kotletów wołowych, ale to psuje efekt. Aby sporządzić te wieprzowe kotlety, potrzebny jest charakter. Mogę wam opowiedzieć. Przede wszystkim trzeba wyjść na pole i znaleźć szalotki. Te trzeba bardzo cienko posiekać, a właściwą pieśnią przy tym jest gruzińska pieśń żniwna. Gdy są ślicznie posiekane, posypuje się je eleganckim ruchem nad garstka, pietruszką, szałwią, solą i pieprzem, ale na litość boską czarnym pieprzem. Człowiekowi, który użyje białego pieprzu, powinno się wpuścić do gardła diabła ze zwojem drutu kolczastego na plecach. Wtedy po obu stronach kotletów robi się małe nacięcia dobrym ostrym nożem. Ja zwykle używam mego noża bojowego. On ma dobre ostre krawędzie. Wolę nucić pieśń burłaków z nadwołgi przy następnej operacji polegającej na nacieraniu kotletów mieszanką cebulową. Wtedy następuje kolejny krok, który może być trudny. Trzeba od najbliższej sąsiadki pożyczyć trochę masła, którego oczywiście nie macie zamiaru nigdy zwrócić. Wielu ludzi dobrze żyje z pożyczania od najbliższych sąsiadek. Pożyczone masło wtedy się topi. Wówczas bierze się swój kotlet w dwa palce, zalecam kciuki wskazujące i zanurza się w połowie w topionym maśle. Wtedy trzeba kotlet przełożyć na ogniotrwały półmisek na około dziesięć minut. Następnie polewa się kotlet winem, ale lekko i ostrożnie. Nie topić go w winie. Kotlety muszą być tylko lekko, ale wesoło podchmielone. Roztrzepać resztę pożyczonego masła i polać tym sosem mięso. Jakim rodzajem wina? doleciał głos Gregora z końca idącej drużyny. Białym oczywiście ty na miastko kierowcy. Odpalił ostro porta. — Jakimś specjalnym gatunkiem? — wypytywał Gregor. — Jak ten głupiec ciągle gada, widać, że zbyt długo był wśród generałów. Użyj tego, które masz. Najważniejsze, by było białe, a co z niego zostanie, sam wypij. Z zakrętu przed nami pojawił się zmotoryzowany goniec i zatrzymał przed starym, stojącym na środku alejki z podniesioną ręką. Rosyjskie czołgi, Herfeld Webel, krzyczał goniec, siedząc okrakiem na motocyklu, idą tędy, by powrócić na własne pozycje. Rozkazy z dowództwa pułku, zatrzymać i zniszczyć. Odjechał na ryczącym motocyklu. Niech ich Bóg skaże i podpali, wściekał się stary, czołgi, a nasze zadanie to jest zniszczyć. Oczywiście, któżby inny. Mały wyjął z kieszeni kiełbasę, rozłamał na dwoje i dał połowę porcie. Jest trochę zakrwawiona, przeprasza, ale mówią, że krew daje facetowi siłę. Gdzie ją znalazłeś? Pytał podejrzliwie porta. U jednego trupa, odpowiedział mały żując swą część kiełbasy. Jakiego rodzaju trupa? Dopytywał się porta, obwąchując swoją połówkę. Cholernego ruskiego lejtnanta, mamrotał mały spoglądając w stronę drzew. No to takie kiełbasa powinna być w porządku, stwierdził porta, odgryzając wielki kawał. Oficerowie jedzą tylko najlepszy towar. Chodźcie, rozkazał stary. Tu się wkrótce zacznie ruszać. Przygotujcie miny magnetyczne. Rury od piecyków na czoło. Atakujemy z prawej strony drogi i nie chcę widzieć żadnych świeżbiących palców na spustach. Czekać na rozkaz. Dostaniemy wsparcie przeciwczołgowe? spytał napuszonym tonem Hajdę. Tak, z pocałowaniem twej dupy rżał głośno porta. Jeśli mieliby na zbyciu działa przeciwpancerne, nie wysłaliby nas, no nie? Po drodze w głąb lasu spotkaliśmy parę drużyn z siódmej kompanii. Ludzie byli strasznie podekscytowani i w kółko gadali o hordach rosyjskich czołgów. I mają z sobą własną piechotę darł się do starego jakiś Feldwebel. Druga kompania została rozbita w puch i proch nie zostało z niej ani jednego żywego człowieka To brzmi miło odpowiedział z krótkim uśmiechem Stary. Ale po to tu jesteśmy. Zabić lub zostać zabitym. Padnij! wrzasnął ochryple Barcelona, gdy na niebie wykwitło nagle pół tuzina flar, rozjaśniając wszystko, jak w dzień. Nim skończył wymawiać komendę, cała drużyna leżała plackiem na ziemi. Działo samobieżne nadjechało z wielką szybkością, podskakiwało na szczycie pagórka i z brzękliwym trzaskiem wylądowało po jego przeciwnej stronie. Wstawać! wrzasnął stary. Ruszać się! tyralierom w odstępach naprzód! Marsz! marsz! drużyna rozwinęła się i brnęła dysząc po nierównym terenie. Trzymałem karabin maszynowy pod pachą, oparty o biodro. Palec miałem wyciągnięty wzdłuż z pustu. Serce biło mi tak mocno, że aż niemal boleśnie. Biegłem prosto przez jakieś krzaki, które rozrywały mi twarz i ręce krwawiłem. Przede mną mknął porta w idiotycznym żółtym cylindrze zsuniętym na kark. Niżej w dolince działo samobieżne kręciło się w kółko, jakby kierowca oszalał, Noc wypełniały głośne grzmoty i jasne błyski wystrzałów. Zrobiło się na tyle jasno, że mogliśmy zobaczyć dziesiątkę czołgów T-34. Nasze działo zatrzymało się z szarpnięciem i natychmiast odpowiedziało na ich ogień. Ze stojących szeregiem ruin domów wypadają na nas długie sznury pocisków z rosyjskich maksimów. Niektórzy rekruci padli na ziemię, próbując odpełznąć poza zasięg piekielnego ognia, wstawać, naprzód, ryczał stary tłukąc ich lufą pemu, kto u diabła kazał wam paść na ziemię? Ciężko oddychając, rzucamy się do biegu. Byliśmy już nie dalej niż sto metrów od najbliższego T-34. Niebiesko-zielone błyskawice wylatywały z luf rosyjskich pistoletów maszynowych. Maksimy pluły złymi żółtymi błyskami, obsypując nas morderczymi sznurami pereł pocisków smugowych. Padłem tak ciężko, że rozbiłem twarz o zamek LKM-u. Ocieram ją ręką, krew płynie obficie, ale nie mam czasu o tym myśleć. Nastawiłem celownik na ogień wylotowy rosyjskiego CKM-u, przycisnąłem kolbę do ramienia i chwyciłem broń tak mocno lewą dłonią, że prawie dostałem w niej kurczu. Posłałem trzy krótkie serie w rosyjski CKM. Potem błyskawicznie skoczyłem do góry, pobiegłem w lewo i rzuciłem się za nową osłonę. Ledwie się za nią znalazłem, gdy w miejscu, gdzie przed chwilą byłem, wybuchł granat. Pocisk z działa czołgowego przeleciał mi nisko nad głową i ze sprawnością piły tarczowej przeciął na pół fanen junkra kolba. Podmuch wybuchającego pocisku odrzucił mnie daleko w bok i wyrwał LKM z rąk. Łukałem z przerażenia i wcisnąłem twarz w ziemię gdy szum w uszach ucichł wyciągnąłem ręce by wymacać LKM zamiast tego moje palce natrafiły na nagą nogę dotknąłem jej i nie mogłem uwierzyć własnym oczom gdy otworzyłem oczy naga noga oderwana w pachwinie i wydmuchnięta z butów i spodni zacząłem wrzeszczeć i histerycznie biłem ziemię pięściami Dalej, dalej, poganiał mnie stary, uderzając po krzyżu kolubą p.m. -u. Nie, zaprotestowałem. Nie mogę iść dalej. Hajdę chwycił mnie brutalnie za kołnierz. Wstawaj, ty tchórzliwa świnio! Warknął złym głosem. Gdzie twój LKM? Nie opowiadaj mi, że zgubiłeś broń. Odrzucił mnie od siebie, jakbym był workiem zgniłych kartofli. Łukając padłem na jedno kolano, kompletnie wykończony. Hajde wymierzył we mnie lufę swego pistoletu maszynowego i uderzył mnie mocno po twarzy wierzchem dłoni. Heum opadł mi na kark. A potem nagle wszystko się skończyło. Znów byłem normalnym, dobrze zdyscyplinowanym żołnierzem. KM znów miałem w rękach, z rzemieniem regulaminowo zarzuconym na ramię. Nogi poruszały się, jak niosące mnie tłoki. Dosłownie przefrunąłem obok porty, ukrytego za stosem drewna i przygotowującego swego pancerfausta. — Fausta. Ej tam, zawołał wesoło za mną, weź na wstrzymanie. Chyba nie chcesz dostać się do Moskwy przed nami i zabrać dla siebie wszystkie dobre cipy. Tuż przede mną został trafiony T-34. Oślepiająca płachta płomieni wzniosła się w górę i czołg rozpadł się z metalicznym łoskotem, jakby gigantyczna pięść rozbiła blaszany dach. Wybuch rozświetlił cały rząd zrujnowanych domów. Z daleka po lewej stronie nadleciały ostre trzaski wybuchających niemieckich granatów ręcznych. To musiała być grupa Hajdego, która przedostała się na odległość rzutu. Pancer porty ryknął, a podążający za rakietą podmuch powietrza prawie zerwał Micheum z głowy. Kolejny T-34 wyleciał w powietrze wulkanem ognia. Rakieta porty musiała trafić dokładnie w jego schowek na amunicję. Od gwałtowności wybuchu ogłuchłem na kilka minut. Jazda naprzód! ryczał stary, oddalając się na swych pałąkowatych nogach. Rzuciłem się do przodu, strzelając w biegu w ciemne postacie, pojawiające się przy zrujnowanych domach. Pomiędzy własnymi seriami usłyszałem krótkie, urywane szczekanie pm starego. O parę metrów przed sobą zobaczyłem coś jak kretowisko, ale w rzeczywistości był to rosyjski hełm z zabawnym stalowym grzebieniem. Strzeliłem tak nisko, że smugowiec sunął tuż nad ziemią, rozcinając Rosjaninowi głowę na pół. Naprzód, poganiał nas stary, naprzód, machał pięścią w górę i w dół, dając nam odpowiedni sygnał. Schowany za betonową balustradą, ciskam kilka granatów ręcznych nad klombami róż, gdzie bezlistne krzewy stały w zwartych szeregach. Przepchnąłem się naprzód między. — Do tyłu! — krzyknąłem rozpaczliwie, staczając się na łeb na szyję po pochyłości. Wpadłem na trzech rosyjskich strzelców ciężkiego karabinu maszynowego, posyłających grat pocisków wzdłuż pagórka. — Nie do diabła z tym! — wrzeszczał stary. — Naprzód, nie mamy wyboru, wstawaj, granaty! Rozejrzałem się wokół, nieśmiały i wystraszony, mając ochotę pobiec i wyrzucić gdziekolwiek ten przeklęty karabin maszynowy i biec, biec, aż dobiegnę z powrotem do domu. — Chodź tu! — Zawołał porta, machając do mnie ręką. Kopnijmy Iwana w dziurę w dupie, aby nie zaczął myśleć, że wygrywa wojnę. Skoczyłem na równe nogi i pobiegłem pod górę po stromym zboczu. Parę granatów ręcznych i rosyjskie gniazdo karabinów maszynowych wyleciało w górę fontanną płomieni. Czułem, że nogi nagle zrobiły mi się lekkie, jakby dostały skrzydeł. Koło mnie warczały i syczały pociski smugowe. Wydawało się niewiarygodne, że wszystkie spudłowały. Biegnąc jak szaleniec, dotarłem do przeciwległej betonowej balustrady, przeskoczyłem ją i potoczyłem się po pochyłości po przeciwnej stronie. Wokół słyszałem ostre trzaski dział czołgowych i głuche brzęczenie pancerfaustów. Kolejny T-34 wybuchł czerwonym, świecącym płomieniem. Rosyjskie km -y pracują dziko. Trzy czy cztery cienie przebiegły obok. Wepchnąłem nową taśmę z nabojami do LKM-u i o wiele za głośno zatrzasnąłem zamek. Osłoń mnie trochę ogniem zażądał o chryple stary. Przejdę nad tamtą balustradą i gdy tylko zniknę pójdziesz za mną i przestań się obijać. — Doskonale — mamrotałem, przyciskając kolbę LKM-u do ramienia i posyłając pięć czy sześć krótkich serii. Stary z wysiłkiem dostał się na szczyt muru, przetoczył po nim i zniknął. Podskoczyłem i pobiegłem, schylony w pół przez otwartą przestrzeń, posyłając serię na prawo i lewo. Zielona flara wzniosła się w górę, zawisła na niebie i powoli zamarła.